chociaż ze wsi, ale człowiek, który się uczy. Kiedyś, nie wiem, kiedyś mówiłem włączać, poszłem. Tak więc człowiek się naprawdę tego uczy. Ja nie wstydzę się tego powiedzieć. Byłem dość marudnym dzieckiem, nie chciałem zasnąć. Wtedy koleżanka mamy grała mi na cymbałkach blaskotek na płotek. A te cymbałki, pamiętam, były kolorowane, że każdy dźwięk miał inny kolor. Ja po prostu zapamiętałem te kolory i potem chwaliłem się wszystkim, że zapamiętałem to, że umiem grać. I to myślę, że chyba od tego się zaczęło, od tego... Moje życie? To sielanka. Rano kawa, śniadanie, obiad, kolacja, spać i do roboty. Ja tak zupełnie poważnie to. Jeśli przyjąć, że zespół Boys koncertuje, powiedzmy, ma tych koncertów od 100 do 150 w roku, to wychodzi na to, że co drugi dzień jestem poza domem, prawda? Najgorzej jest w okresie letnim, kiedy tych koncertów jest bardzo dużo. Wtedy ja potrafię być bardzo niemiły, nieuprzejmy i wtedy zaczyna się, o kurczę, jemu tylko kasa w głowie. No to wychodzi na to, że po prostu, no, to jest show business, niestety, nie oszukujmy się. Jest umowa podpisana, zespół musi jechać, musi zdążyć, jak nie zdąży, no to będzie kara, no. Ale... nauczyłem się z tym żyć i jakoś tak nie jest źle. Do roboty! W samochodzie pogadamy. Ja się cieszę na przykład. Raz, dwa, trzy. Zespół Boys tak sobie założył, że ma treningi w Łomży i te treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. To i na tych treningach po prostu szlifujemy wszystko to, co widzimy w lustrze, że jest złe, a także układamy nowe układy taneczne do nowych piosenek. Jeszcze raz. I drapać chcesz i krzyczeć chcesz! Też. No jeśli chodzi o układy, no to tutaj jakby dwóch jest facetów, którzy się tym zajmują w zespole. To jest Andrzej Jabłoński alias Blomis i Jan Cieniewicz alias Jovan. I oni po prostu mają za zadanie ułożenia takiego układu, a potem niestety ja muszę przyjechać i napierdzielać. 4, 5, 6, 7, wyprost. 3, 4, 5, 6. Jestem gwiazdorem w średnim wieku. No to w średnim wieku niestety już pewne rzeczy są, dłużej się przyswajają, prawda? Więc mi ten układ naprawdę się dłużej przyswaja, no i naprawdę czasami jest ciężko to wszystko pojąć. No ale jestem jakby dobrym uczniem i takim ambitnym uczniem i chcę, żeby wszystko wyglądało jak najlepiej. Nie korzystam z porad dietetyków, nie korzystam, nie wiem, z porad, nie wiem, stylistów i tak dalej. Uważam, że takie rzeczy to tylko do telewizji. Ja natomiast jestem zwykłym, normalnym człowiekiem, który od czasu do czasu udziela wywiadu. I jest normalną, zwykłą gwiazdą muzyki disco polo. Jak, panie Marcinie? O, bardzo dobrze. Jak zawsze, czy lepiej? Jo, teraz lepiej. Masz orzełek, się cieszy. Kiedyś była moda na te tatuaże i zrobiłem go jakiś z 8 lat temu. Po czym ja przychodzę z tym tatuażem, żona akurat wychodziła z pralni z bielizną już wypraną i mówi, kurde, ty się w tańcu nie pierdzielisz. A ja o co ci chodzi, bo ja myślałem, że to jakaś taka mała pierdziówka będzie.
A tu taki wielki orzeł. No pewnie, że tak. Ta dziewczyna jest inna. Musiałem ślub wziąć poprzez sąd, czyli moja żona była pełnoletnia, ja niestety nie. Nie było gdzie mieszkać, mieszkaliśmy u rodziców, ja z żoną, ze swoim dzieckiem. No i była tylko jedna kuchnia, łazieneczka, no i balkon, i to wszystko, na co nas było stać. No i trzeba było coś robić, no to wziąłem dwie torby różnych ubrań, jakichś tam nowych i tych swoich używanych. Stałem na rynku gdzieś tam w różnych miejscowościach pod Budapesztem i w Budapeszcie i sprzedawałem te swoje ubrania. Pamiętam, że zaszliśmy do jakiegoś sklepu. Ekspedient, jak zobaczył naszą całą wycieczkę, od razu: dzień dobry państwu, tutaj przygotowane są już worki dla państwa. Więc ja nie wiedziałem, o co chodzi. I w tych workach po prostu hurtowo zapakowane były sweterki, o dziwo, z napisem Boys. Tak, a pamiętam, w takim jajeczku i taki napis Boys było. Tam, gdzie stoi ten biały autobus, to właśnie było moje miejsce. I to się sprzedawało przeważnie zimą. Zdradziłem się po tym, jak mi po prostu jedną torbę ukradli. Po prostu odwróciłem się tylko na chwilę, gdzieś tam porozmawiać z kolegą. Odwracam się, już patrzę, już jednej torby nie ma. Nie wiem, jak oni to robią, ale są naprawdę dobrzy. To było w 90 roku. To był Maciek Ziółkowski. No, przyjechał do mnie z propozycją do Grajewa. Mówi: ty, słuchaj, ja już wyszedłem z wojska, nie mam co robić. Ty jesteś na zasiłku dla bezrobotnych. Chodź, założymy zespół. No i zrobiliśmy. Ja mówię: czemu nie? Robimy próbę, skrzykujemy chłopaków. Pamiętam, głośniki to były ze sklejki. Gdzieś tam klejone, jak jeszcze się grało, to one po prostu skakały i jak pierdziały, bo to tam wszystko nie było tak ładnie sprasowane. Ale tam nikt nie wnikał. Wymyśliliśmy sobie, że będziemy mieć takie duże skrzynki otwierane po prostu i tam będziemy tam statywy pakować, część instrumentów, jakieś przewody. No i te skrzynki wyglądały faktycznie jak trumny. Jak to się niosło, to takie dwie czarne skrzynie i faceci na czarno ubrani. I to faktycznie ktoś tam powiedział, że a kto zmarł? Przecież tu zabawa będzie. Zaczęto o nas mówić, zaczęto się dopytywać o zespół Boys, że chętnie by nas widzieli na weselach, że chętnie by nas widzieli na remizie, znaczy na zabawie w remizie strażackiej, gdzieś tam w Rydzewie. No, ludzie przychodzili, chcieli posłuchać, nie wiem, Rezerwy, Hej Sokoły, Granica i te wszystkie, wiesz, jakieś tam inne ludowe przyśpiewki. No przyjemną jest rzeczą powspominać, że zaczynało się, powiedzmy, od zera, że te disco polo jakoś tam po prostu kultywowaliśmy cały czas, od tego nie uciekaliśmy i zaczynaliśmy od remizy strażackiej poprzez jakieś tam koncerty większe, pierwsze trasy nad morzem, a skończyliśmy na tym, że gramy wielkie koncerty na dużych stadionach, na 100 tysięcy, 150 tysięcy osób. Gramy również imprezy bardzo takie prywatne, zamknięte, kameralne, dla 50 osób. Ale to już są naprawdę drogie imprezy, bo nie każdego stać na to. I można powiedzieć, że jak kiedyś, nie wiem, braliśmy za koncert 200 zł, a teraz bierzemy 25 tysięcy złotych plus VAT, no to jednak jest różnica, prawda? Nie wstydźmy się tej nazwy, no to jest wioska, to jest bardzo mała miejscowość. Urodziłem się w miejscowości Prostki 27 maja 1970 roku. Dawne województwo suwalskie, obecnie warmińsko-mazurskie. Nie, nie ma tego błota, co kiedyś. No już, już, no czego, no? To była cała frajda, że po prostu chłopaki, mali chłopcy mogli stanąć na ulicy, zatrzymać wszystkie samochody, które jechały z naprzeciwka. I się stało.
z takim kijem i po prostu rolnik krowy pędził, a dzieci stały na straży, żeby nic z tym krową się nie stało. Kanka mleka się dostawało, się szło z tą kanką mleka do domu i jak już mama wiedziała, że syn przynosi kankę mleka, no to były świeżo tarkowane ziemniaczki i świeże placuszki były. I to strasznie fajnie tak smakowało. A to jest mój pokój. Ta-da-da. Ta. To łóżko moje było. A tu przez okno wychodziłem, bo antenę miałem do radia. Musiałem fale łapać cały czas. Ja jestem chłop. Z Mazur. Chłop z Mazur. Za siebie mówi samo chłop z Mazur. I jak to luk zabrzmiało. Chłop z Mazur. Więc wszyscy na Mazur. Jak ukończyłem szkołę podstawową w Prostkach, to zdawałem tutaj na egzaminy do EŁK-u. To się nazywało Liceum Ekonomiczne przy Zespole Szkół Rolniczych. No i tutaj troszeczkę mi się noga powinęła na matematyce, co było bardzo dziwne dla mnie, ponieważ z matematyki byłem naprawdę kozak. Ale niestety coś tam chyba nie zatrybiło w moim mózgu. Niestety musiałem zdawać egzamin poprawkowy. No ten egzamin poprawkowy zdałem. Takie boisko. Ja na dziurawym asfalcie, kurde, ćwiczyłem piłkę ręczną. Taniec towarzyski, taniec folklorystyczny. No poza tym recytowałem, no na wszystkich akademiach. No to też zawsze brałem udział, miałem jakieś odczyty. My school. Gdzieś trzeba było, nie wiem, szkołę reprezentować, tablicę nieść w pochodzie pierwszomajowym, no to też ja byłem. No to tak, no trochę sporo tego było. No. Byłem wizytówką szkoły. Kurde! Ulubieńcem jestem. Jasne. Nie, no właśnie, nie masz tego. Co to za sweterek? No to był najmodniejszy sweterek, a tam kto to jest? A to Boże, jedyny. To też ty? Co? Moja klasa. No a to nie ty? No przecież ja, o Jezu. Mój zespół, gabinet 21, proszę bardzo. Czyli wtedy zaczynałeś tak, już, tak? To był mój pierwszy to zespół. Widzisz. Czyli kiedy ci się to wszystko zaczęło przewracać w głowie? Tutaj. To już tego nie wierzę. Padło hasło, czy nie wystąpiłbym w Teatrze Wielkim, w Operze Narodowej, na tej uroczystej gali 15-lecia Polsat. To wiadomo było, że to będzie piosenka Jesteś szalona, a chodziło tylko o to, żeby zaznaczyć, że jednak telewizja Polsat ma duży wpływ, bądź miała duży wpływ na promocję muzyki disco polo. Nie wstydzi się tego. Wiadomo, disco polo jest przygotowane na jakieś bity, tam wiadomo, na 4, bądź jeszcze na 2. A tutaj leci. I tam coś, a ja tak... I pomyślałem sobie, Boże, no i co ja mam tutaj zrobić? Po czym przychodzi do mnie chyba reżyser i mówi, czy mam dystans do siebie? Ja mówię, no oczywiście, że mam. To czy w takim razie nie mógłbym się przebrać w ubrania, które oni dla mnie wybrali? No jak on mi te jakieś rajstopy białe pokazał, jeszcze ja je miałem nakładać. Kurde, jak... Już w tych rajstopach to jak wyglądałem, jak ten... Prima balerina. No ale dobrze, nałożyłem ten kostium, nałożyłem tę czapkę. Moment kulminacyjny, zapowiedź. Słyszę, że zapowiadają. No to co? Wchodzę. Wchodzę po tych schodach, żeby jeszcze się nie zwalić, kurde, bo też tak w dół się patrzyłem. No zaczyna się aranżacja. Śpiewa. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze była skończy wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze była.
pan skończył wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. I już na koniec widzę, tłum szaleje. Tak? Jeszcze coś tam, pamiętam, powiedziałem. Co nawet moja mama mówi, że ale to super powiedziałeś, że coś tam, że proszę o gromkie brawa, wszak coś tam królowi się nie odmawia i coś tam się ukłoniłem. Lider zespołu Boys! Proszę o gromkie brawa, bo królowi się nie odmawia. Dziękuję bardzo. Wielkim! Dziękujemy bardzo! A bywało tak, że po usłyszeniu tej piosenki kobiety mdlały jak na rasowym koncercie Beatlesów czy Rolling Stonesów. Ja po prostu nie wierzyłem w to, co widzę. Ochroniarz po prostu wnosi dziewczynę na scenę i podczas naszego koncertu wynosi ją i przenosi tam na zaplecze i tam coś tam ją cucą i potem raptem druga dziewczyna, znowu aż tych ochroniarzy zabrakło. No to ja mówię, i my tak odwracamy się do siebie, tak fajnie, nie? Z pierwszego piętra uciekaliśmy przed opiekunką piętra, jak byliśmy tam u dziewczyn. To się po rynnie albo po tym piornochronie skakało. Internat. O kurde, jak to ładnie, ty. Ojej, boję się normalnie. Wiecie, że się wzruszyłem? W internacie było na przykład 250 osób, z czego chyba tam 13 tylko facetów. Dokładnie to samo. No, raczej nic się nie zmieniło, za 30 lat. Tutaj właśnie w tym pokoju również skosztowałem po raz pierwszy alkoholu. Ale to była taka obcinka, to był taki rytuał, że po prostu starzy przychodzili i ręcznikiem taką marchewę skręcali i tam kilka razy się dostawało po dupie, a potem impreza i tak zastanawiałem się, po czym ci chłopcy zapijają. I tak dwa takie szybkie sztachany, wiesz, wypiłem i kurde, po czym oni zapijają? No a już tak po 20 minutach to po prostu nie pamiętam, co się stało, film mi się urwał i obudziłem się i dopiero potem nad ranem zrozumiałem, no kurde, jednak to trzeba zapijać. Jako faceci mieliśmy chyba najładniejszy pokój na całym piętrze. I tam dziewczyny też chętnie do nas przychodziły. Z tego względu, że byliśmy bardzo fajni, mili i przystojni. Jak wychodzimy, to już zaczyna się pisk, że a, fajni chłopcy są na scenie i jest, zaczyna się fajna zabawa. Jestem, jaki jestem, i dobrze jestem. To na miłość nie ma miejsca, bo tak jest mój styl. Kobieta, obiekt, pożądają dla was ludzki czas. Jeżeli wychodzi jakiś, nie wiem, przystojny facet na scenie, no to jakaś tam dziewczyna po prostu wyda z siebie jakiś tam jęk podziwu, że jakbym go chciała mieć, no, no to będzie miała pocztówkę, dostanie i tyle, no. Tylko pocztówkę. Jakby jesteśmy zespołem, który łączy pokolenia, bo widzę tutaj, powiedzmy, dziewczyny, które znałem, nie wiem, 10 lat kiedyś, a potem ta dziewczyna przychodzi na koncert i widzę, że przychodzi ze swoją córką. Niedługo będzie, że nie wiem, no, przychodzi ze swoją wnuczką. No. Różnie to może być, a zespół Boys będzie z laską i tam na scenie i śpiewał i tańczył, tak więc no, jesteśmy takim zespołem pokoleniowym i legendą za życia. Tu jest malowany krytko, tu jest wy...
niedawno zespół Boys obchodził, moi drodzy, 20-lecie. Jak podsumujesz, Marcinie, 20-lecie swojej kariery? 20 lat minęło jak jeden dzień. Nie, no było fajnie, no 20 lat na tej scenie. W zasadzie to jeszcze nie koniec, no to dopiero 20 lat za nami. Wielka feta była, wielka impreza w Warszawie, było miło, trochę drinków się wypiło, a potem się nic nad ranem nie pamiętało. Zrobimy sobie chwilę przerwy muzycznej, a zagramy coś z najnowszej płyty grupy Boys, ale jaki to będzie przebój, sam Marcin wam teraz zdradzi. Piosenka, do której już niedługo zobaczycie teledysk, piosenka To Nieważne Jak i Gdzie. Zapraszamy. Pamiętam, że my jak nagraliśmy pierwszy materiał swój w garażu, oczywiście gdzieś tam w tle słychać nawet przejeżdżające pociągi. Kiedyś nie było miksera i studio, tylko po prostu, uwaga, raz, dwa, trzy, start i wszystkie solówki, wszystko trzeba było idealnie zagrać. Bo jak się pomyliłeś pod koniec, jeszcze raz, cała piosenka. Nad głowami wiatr ile szumiał ten las, no i pierwsze kroki skierowali do Blue Star i tam, pamiętam, to był zwrot kosztów. Ten pan wtedy zwrócił nam koszt studia, tak to się nazywało. To wtedy przed tą denominacją złotego to było 5 milionów złotych. To powiedzmy, że to jest jakieś 500 złotych. Ja nie mogłem uwierzyć, że dostałem takie pieniądze. To był dla mnie naprawdę wielki pieniądz, że w ogóle jeszcze zostanie wydana kaseta i jeszcze za to pieniądze dostanę. Już ja pamiętam takie zdarzenie, kiedy przyjechałem do firmy Blue Star po odbiór pieniędzy za kasetę Wspólne Inicjały. To była taka rogówka, prawda? Takie łóżko tam, że się otwierało, po prostu z jednej strony się otwierały, tam po prostu prześcieradła powinny leżeć, tam kołdry i tak dalej. I on to otworzył, a tam gdzie powinna leżeć, nie wiem, poduszki, kołdry, to były pieniądze w takich zwitkach. Po prostu tak w gumką związali. I wszystko to było pieniądze. I on tak wziął tak dwa, te zwoje papierki i powiedział, o, tu będzie 40 milionów. I dał to nam, otworzył neseser, wziął tak garść, wrzucił tak, nie wiem, z 8 tego było, zamknął neseser. Dobra, panowie, to ja uciekam, mam tutaj spotkanie, muszę się na kolację umówić. I pojechał. Ja tak mówię, kurde, tu dał nam 40 milionów, a wziął, nie wiem, ze 180 i pojechał na kolację. Mówię, o kurde. No to wtedy od razu do głowy jednak bije coś takiego, że jednak no, można na tym pieniądze zrobić, ale my do niego jakby żalu nie mieliśmy. No, podniósł coś, co się nazywało, nie wiem, szlamem, gnojem, czymś niechcianym, opluwanym. On to po prostu podniósł, powiedział, ja z tego zrobię naprawdę coś, no i zrobił. Ostatni dzień, ostatnia noc, splecione ręce. Totalny szok. Ostatni dzień, ostatnia noc. Przy twarzy twarz, nadziei wzrok. W Żyrardowie na zebraniu, takim jakby walnym zebraniu firmy Blue Star. Również były zaproszone inne zespoły, między innymi Bayerful, my, Fanatic, Chanel. Była jeden z postulatów, to był, no musimy zmienić nazwę, że nie może to się nazywać muzyka chodnikowa, tylko jaką proponujemy nazwę. No i tutaj padła nazwa i też nie jestem pewny, ale chyba od Sławka Świeżyńskiego bądź od Sławka Skręty, tego właściciela, że to będzie nazywało się Disco Polo. I to jest taka, on mówi, to jest taka nazwa na 4+, ale myślę, że nie jest zła. No my tam w ogóle głosu nie zajmowaliśmy, tak więc nie, jak najbardziej, to brawo, to super. No i oczywiście została ta nazwa jednogłośnie przyjęta. My tam o niczym innym nie myśleliśmy, tylko o tej zupie, która tam potem stała, o tym gorącym rosole i było Disco Polo od roku 92. Ostatni dzień, ostatnia noc, splecione ręce, totalny szok. Ostatni dzień, ostatnia noc, przy twarzy twarz, nadziei wzrok. Stop.
Warszawa wita całą Polskę na najgorętszej imprezie sylwestrowej w kraju. Jeżeli jeszcze nie czujecie tego szaleństwa, to za chwilę poczujecie je na maksa. Na maksa, bo teraz największy przeboja grupa Boys. Po prostu wyszedłem ze spiętą dupą. Ja po prostu tam nawet żyletki by chcieli wsadzić. Nawet z chłopakami tak założyliśmy, że panowie, no zgadzamy się na ten koncert, ale jak nam wyjdzie, dostajemy kopniaka co najmniej na rok do przodu. A jak nie, no to będzie równia pochyła, tak więc no tego się najbardziej obawialiśmy. Ja nie wiedziałem, ja po prostu patrzyłem się tylko w dół sceny i koliczyłem raz. A teraz odbyt górę, publika niż panuje, bo tutaj nic nie boli, się w tańcu nie i z białą nimi da. Wieczór się zaczyna, myśli krążą w głowie, zarobista dziewczyna, już niedługo będziesz ją obracał. Pójdzie jak po lodzie, po twój numer w samochodzie. Ej, co za noc, jesteś tylko ani bujasz ją. Będziesz mocno dmuchał aż do rana, potem cześć, a w myślach spadaj mała. Gazeta Wyborcza napisała, że dzięki zespołowi Boys pierwszy Sylwester dla Polsatu, jeśli chodzi o zespół Boys, okazał się wielkim sukcesem i strzałem w dziesiątkę. Nie wiem, my możemy przypuszczać, że na przykład tych płyt zostało sprzedanych wszystkich ogółem, no nie wiem, coś koło 10 milionów. W zasadzie każda nasza płyta, która wyszła nakładem firmy Green Star, była od razu krzyknięta mianem złotej płyty, potem już platynowej. Ale nagród mamy po prostu o tyle, o tyle. Kochana, uwierz mi, już więcej nie dręcz mnie. Ja lubię bąbelki. Woda mineralna jak najbardziej. No wiadomo, jak się zarabia więcej niż przeciętny człowiek, no to i się trochę tego wydaje. No a jak się trochę wydaje, no to i potem się człowiekowi trochę przewraca w głowie, no od tego wydawania, więc jakaś tam woda sodowa była i o tym zbytnio nie chciałbym za dużo opowiadać. Ja nigdy nie spodziewałem się, że będę jeździł tak fajnym samochodem. Nie spodziewałem się, że mogę mieszkać we własnym domu i tam meblować. Ja myślałem, że po prostu kupię jakieś tam mieszkanie i będę gdzieś tam pracował. Czy w urzędzie miasta, nie wiem, czy w jakimś innym zieleniaku. Minutę czasu na czwóreczce i zwiększamy dalej. Gdzieś tak od godziny 18 wybieram się na siłownię. Trochę niżej. Tu bardziej, na klatkę. No i tam oczywiście też staram się być gdzieś tak trzy, no to jest minimum, trzy razy w tygodniu. Już. Dobra. Wszystko dla was, widzicie? Ta tężyzna, te mięśnie. Moim trenerem jest, to się fajnie składa, bo to jest mój kolega, również lider pewnego zespołu muzycznego. No to jest mistrz świata w trójboju siłowym. Tak naprawdę wcześniej go braliśmy wodą, żeby wyglądał, że naprawdę ćwiczył, a tak naprawdę to... Milczka, Nalio. No już my z nim, dawaj, czyli z Dominikiem Golakiem, nakręciliśmy jedną piosenkę. I taki numer lekko hip-hopowy, ja tam po prostu troszeczkę pośpiewałem. No i spodobało się, prezydentowi też się spodobało.
Wśród znanych ełckich muzyków narodził się pomysł, by ułożyć piosenkę o Ełku. I tak się okazało, że właśnie Marcin Miller, Piotr Karpienia i Robert Sierotko zaśpiewali tę piosenkę w tym roku po raz pierwszy na żywo. Bez wątpienia będzie to taka piosenka, którą będziemy chcieli się reklamować i wykorzystywać w działalności promocyjnej. W dobrym towarzystwie mieszamy dziś gatunki i przekazujemy dodatnie ładunki. Jeśli świat się dzisiaj wali, zamknij oczy, wycisz myśli, zatrzymaj się na chwilę i uśmiechnij, weź głęboki oddech i mocno westchnij. Nasze miasto, nazwa przyjęta, każdy zapamięta, bo w sercach mieszka Ełk, nasze miasto! Yo, yo, ziomale! Było fajne to, że o godzinie 19 w sobotę leci program Disco Polo Live. I ludzie, którzy po prostu, nie wiem, już obrobili swój inwentarz, którzy, nie wiem, w mieszkaniu już wszystko porobili, oglądają program i potem idą na zabawę, idą do dyskoteki i widzą ten zespół na scenie. I mówią, a super, widziałem ciebie, fajnie, jakiś tam nowy teledysk, fajny wywiad. I to dla nas było naprawdę budujące i to jakby budowało również nas, nasz taki prestiż medialny. Potem, po tej zabawie, czyli jak już człowiek się wyspał, budził się w hotelu, a ludzie być może budzili się, nie wiem, w swoich mieszkaniach z lekkim kacem, włączali telewizor i tam godzina 11 odpala się Polsat i co? To było naprawdę, to było tak walenie ludziom tej muzyki do łba, że lepszej pory nie było. 19 sobota, 11 niedziela. To jest po prostu rewelacja. No właśnie, szkoda, kurde, że tego nie ma. No i tu mam żal do telewizji Polsat. Miała matka syna, syna jedynego. Chciała go wychować na pana wielkiego. Niech żyje wolność. Ja swój kanał na YouTubie mam od niedawna, natomiast jest kanał, który prowadzi, nie wiem, za mnie człowiek o pseudonimie Tygrys, tam 666 i Nawrotka, no więc oni mają, z tego co widziałem, Nawrotka to ma nawet 200 milionów kliknięć na ten kanał, tak więc no to jest coś. Andrzej 87. Jak dla mnie to totalna nie mój gust. Za dużo tandety i prostych tekstów i głupich bez wartości artystycznej. No, bardzo ładna składnia. Bardzo stylistycznie po polsku napisane. Nie ma co, nawet nie będę odpisywał na taki post. Więc jak będziecie tak pisać, no to ludzie zawsze będą nas kojarzyć stereotypowo, że jesteśmy wieśniakami i burakami. Klient Jubus 155. Siema Marian, słuchaj, możesz mi podać swoją pocztę, mam sprawę, pozdro. Siema Gita, poczta jest normalnie taka sama jak zawsze. Wszyscy już mi mówią, że jestem gwiazdorem średniego wieku. To co, odmłodzimy ciebie z 5 lat chociaż? No, troszeczkę, no. Świecił. Właśnie o to chodzi cały czas. Tyle nie muszę, bo i tak gwiazdą jestem. I tak fajnie świecę. Są takie piosenki, które powstały we śnie. Po prostu śniło mi się, że jestem na koncercie.
Justin Timberlake do mnie podchodzi. We śnie to jest tak różnie. Czasem coś pojawia, potem coś ucieka, potem się pojawia gdzieś indziej. No ale ja podejrzewam, że to był akurat Justin Timberlake z zespołu NSYNC i pokazywał nam jakiś nowy układ. Przy okazji ja z tego układu nic nie zapamiętałem, ale zapamiętałem piosenkę. Przysnąłeś trochę? No dobrze, zobaczymy, jaki będzie efekt zaraz. Teraz lżej, prawda? A, budzę się do życia. Prosty temat, i wiadomo, wszystko wymać naokoło, byle z oczu jej patrzyła chęć, no i cześć. Planowane przybycie mamy na godzinę 22 do miejscowości Witonia. Jak nie przybędziemy, KSW. Po czym po północy wyjedziemy. No to zapomnę. Po czym najpóźniej musimy tam zagrać o godzinie 1.30 w miejscowości Rybno. A jaka to odległość jest od tych dwóch miejsc? Dokładnie 75 km. Kurczę, godzinka. I to godzina bitej jazdy, no. I to takiej bitej jazdy. Czyli plan jest taki, że chłopy trzeba się będzie szybko zbierać po koncercie. Tak to jak my zwykle. Wiemy. Tak jak zwykle. Kinga, witamy! Witamy, Kinga! Bywa tak, że pojedziemy na dyskotekę. Mamy oczywiście zapewnione tam mieć nocleg. Gdzieś w hotelu. Po dyskotece jedziemy do hotelu. Okazuje się, że zamiast 5 pokoje mamy na przykład, nie wiem, jedną dwójkę, czy tam jedną trójkę, bez żadnego telewizora, z umywalką w środku. To ręce opadają, no. Ręce i nogi opadają. No. Ludzie po prostu są aż tak chorzy na kasę, że chcą tylko tak. Zarobił, wziął bilet z biletów, kopa w dupę zespołowi i jedzie się martw sam. No. Siema, Kondra! Siema! Ale teraz już mamy umowy, impresariat, więc to już jest tak jakby krok do przodu, nie muszę się o nic martwić. No to my zaraz będziemy. No, no, dobra, nara. Z tym gramy? Ja! Jest git, no tak. I za chwilę wychodzimy na scenę. I to jest ten moment, kiedy chłopaki zostają sami. Także oni są razem, ja odchodzę na bok. Muszę postać, pomedytować. No nie ukrywam, że mam tremę. Tyle razy tu się grało, ale zawsze jest coś takiego, że człowiek jest spięty. Myślę, no kurde, co będzie, a może nie wyjdzie, no. Może kurde, coś tu się wyłączy, może prąd zabiorą, może znowu coś nie tak, może noga się powinie. Kurde, no. I zawsze jest taka, no, taka doza niepewności, że kurde, no, ale albo jak nie przyjmą, nie wiem, może znowu faki będą, może gdzieś tam kanapką dostanę w policzek. Cholera wie, no. Tak więc to różnie to bywa. Już kolejne lato się zaczyna, o tym każdy chłopak wie i dziewczyna. Szan się z nieba leje, uporczywie, każdy woda mi zachce. Marcin jest dla mnie w pewnym sensie moim idolem. Nie da się ukryć, że już nie jest tak, może nie jestem tak zafascynowana, jak widać, że niektóre nastolatki. W głębi serca każdy tą muzykę ma. I najlepiej to widać na weselach, gdzie praktycznie jak ludzie sobie troszeczkę nawiążą tego humorku takiego, to zaczyna się zabawa i dużo piosenek jest grane disco polo i widać, że ludzie tą muzykę znają, doskonale znają, bo piosenki śpiewają.
w ostatnim czasie fanów przybyło. Był okres, kiedy faktycznie ich ubyło i ubyło sporo, ale ci najwierniejsi zostali i cały czas ze mną mieli kontakt, no i w duchu się wspieraliśmy i liczyliśmy na to, że te dobre czasy wrócą, no i wróciły. Ja też już słyszę, że powinienem już dawno zejść ze sceny, niepokonany. A tak to po prostu, jak wiesz, jak co niektórzy sportowcy, że chcieli jeszcze przedobrzeć i odeszli w takiej niesławie i zapomnieniu. Tak więc, no zobaczymy, jak to będzie. Ale ja cały czas wiążę jakby przyszłość i swoje życie z muzyką, ponieważ to, co robię, przynosi mi wiele radości. To nic, że jest to moje jedyne źródło utrzymania i to nic, że jest to moja praca, ale to jest praca, która przynosi mi naprawdę wiele radości i nie tylko pieniądze. Jest takie powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają tym, którzy ich nie mają. Nie? A ja je mam, tak więc jestem szczęśliwy. Akurat w tym życiu są bardzo ważne i na tym świecie, ponieważ bez pieniędzy miłością samą się nie żyje, niestety, kochani. To tylko w filmach tak może być. Miała matka, nie słyszę. Uwaga! Nawet ludzie, którzy mnie nie znają i nie znają od początku kariery zespołu Boys, to od razu mówią do mnie tak, a bo ty miałeś od razu wszystko. Bo ty przyszedłeś do Polsatu, miałeś programy i tak dalej. Oczywiście oni nie wiedzą, że ja w 90 roku jeździłem, nie wiem, na pace w Żuku, w takim, na plandece. Nie wiem, tam było chyba minus 15 stopni. Ja po prostu siedziałem w tym Żuku. Jeszcze losowanie, bo pamiętam, kto będzie siedział w szoferce. Nas tam chyba czterech jechało. No i jeden wylosował, no to był szczęściarzem, bo w szoferce z kierowcą jechał, a my na pace w Żuku. Więc moje motto takie życiowe to jest cierpliwość i pokora drogą do sukcesu. Jak będziesz kulturalny, grzeczny, a nie taki cham jak niektórzy. Największym jakby dla mnie szczęściem to było szczęście mojej rodziny. Czyli żeby wszystko było tak piękne, ładne, układane. W zasadzie wszystko jest, ale trzeba to kultywować. Trzeba tego nie zmarnować. A biorąc na warsztat całe moje życie i burzliwe życie artystyczne, no to wiadomo jest rzeczą, że nie zawsze było się w porządku wobec rodziny. Tak więc wolałbym, żeby wszystko było tak pięknie poukładane w mojej rodzinie. A nawet gdyby można było, to chciałbym cofnąć czas. O.